Cześć wszystkim! Znowu Pan 7, nasz ciąg. Pillars of Eternity, dodatek Biomarchia. Dobra, jesteśmy na szczycie zachodniej wieży baterii Durgana i przyszliśmy tutaj naprawić działa baterii. I dużo stworów nam stanęło póki co na drodze. Zobaczymy, co tutaj nam staje na drodze. Okej. Okay. Teraz jakiś podest. Tak, radzę nie sprawdzać, Alot. Tutaj mamy te dzieła, zaraz tam podejdziemy. Przez szczelinę widzisz kręcone schody i matowe kształty kolejnych dzieł. Okej. Okay. Idziemy od tej strony. Skuldrak. Może tutaj spotkamy tego dużego, który nas nie zaatakował w windzie. Nie widzę nic specjalnego. Dobra, ty się trochę tak wszyscy atakować. Się trochę cofniesz. Także przełącz się na łuk. Ty rzuć błogosławieństwo. O, to jest ten dojrzały. Eder się nim zajmie. Dobra, tutaj będziemy haraszować. Kulami ognia i innymi rzeczami. Dobra. Czy one są... nie są odporne na oszołomienie? Więc możemy je oszołomić. Ty jesteś odporny na oszołomienie, co? Nie wiem, czy jest odporny, ale... z jakiegoś powodu... nie pojawia się w tym... zasięgu. Dobra, ale chcemy go oszołomić. Dobra, pomóż to może Eterowi. Okej, okay, dobra. A może jednak pomóż tutaj barbarzyńce. Okej. Okay. Możemy ich tutaj zamęcić. Ten gość się nie kwapi zbytnio do ataku. Co nie jest takim złym. Nie jest taką złą rzeczą. Rzućmy jeszcze darmowe AOE, co mamy? Dobra, rzucili się na diablicę. Zaraz jakoś się tym zajmiemy. Okej, przeraziliśmy ich wszystkich. Fajnie. No, dobra. I dajmy tutaj uderzenie magii. Paladyn niech sobie tankuje spokojnie. A my chcemy tutaj odblokować diablicę jak najszybciej. Żeby mogła pomóc z tym dojrzałym. Dobra. No ładnie. Eder się tam bawi. Dobra, paladyn niech sobie dalej tankuje. Możemy mu sobie pomóc. Dobra. Się skupcie teraz na nim. Okej, chyba tutaj nie przejdziemy. Chyba nadal możemy go z drugiej linii bić. Dobra, osłabienie, ale nie udało się go chyba sparaliżować. A nie, to był niszczycielski cios. Okej, dobra. Pomyliłem. Za chwilę go... spróbuję go przewrócić w ogóle. Okej, Eder trochę obrywa. A daj sobie radę. Ten gość ma dużo redukcji obrażeń. Dobra, przewróćmy go z powrotem. Okej. Okay. Już myślałem, że padł, tylko go zdominowaliśmy przez przypadek. Dobra. Zajmijmy się tutaj. Tymi młodymi. Okej, okay, widzę, on chyba atakuje nas kwasem. Dlatego też ma sam dużą odporność na kwas. Dobra, sparaliżujmy go.
Tak, trafił chyba Edera trochę. Ej. Okej, dobra, i padł. Zajmijmy się z tymi młodymi. Dobra. No i ładnie. Fajny śmiech niezłomnego. Hey there. No i dobra. To tyle. Ale coś tutaj musimy z tą dźwignią zrobić. Tarcza smoczej paszczy. Można przypisać do wojownik barbarzyńca. Czyli do nikogo. Szkoda. Znakomita jakość przyznaje rumnięcie. Przeciwników plus jeden. Szkoda, że u nas paladyn włada tarczą. A barbarzynka jest dwuręczna. W takim razie szmelc. Okej. Okay. Żebyśmy mieli Edera na tarczę, tak jak powinno być, to pewnie moglibyśmy tego użyć. Ciało jest zamarznięte i nieruchome. Dobra, co możemy tutaj zrobić? Przekręcić to coś. Przekręcasz koło i w twarz uderza cię strumień pary. Zataczasz się do tyłu i spadasz, lecąc w stronę dymu i ognia. Pod stopami czujesz twardy grunt, chociaż otacza cię jedynie dym i rozgrzane powietrze. Zanosząc się kaszlem, próbujesz odgonić gryzące opary od twarzy. Kiedy przyzwyczajasz się do wypełnionego sadzą powietrza, w oddali zauważasz płomienie. Każdy ich rozbłysk wypełnia cię ciepłem i chociaż nie jesteś w stanie dostrzec szczegółów, to miejsce wydaje ci się znajome. Niewiele widzisz przez gęsty dym, ale tańczące płomienie rozświetlają kamienny smoczy łeb. Jesteś przy białej kuźni. Kiedy ruszasz naprzód, w podłodze podszed tobą uderza coś niezwykle ciężkiego, odskakujesz, słysząc odgłos metalu walącego metal i czujesz przeszywający powietrze dźwięczny brzęk. Odzyskujesz orientację i dostrzegasz przed sobą ogromną dłoń. Jest ciemna, lśniąca od gorąca, ale widzisz każdą kość, mięsień i ścięgno pracujące wspólnie po zobowiązanym ciałem. Dłoń zaciska się na grubym jak pień drzewa słupie, zaś jej właściciela skrywa chmura dymu. Idź wzdłuż ramienia. Próbujesz podążać wzdłuż ramienia ku jego właścicielowi, ale gorąc i dym ci to uniemożliwia. Zawracasz. Dobra, idziemy wzdłuż słupa. Idziesz naprzód, aby sprawdzić, co znajduje się na drugim końcu słupa i skąd wydobywa się metaliczna muzyka, kiedy nagle dłoń unosi się ponownie. Pada z powrotem idealnym łukiem i metalowa wieża uderza w posadzkę tuż przed tobą, rozpryskując iskry i cząsteczki esencji, wydając kolejny głęboki, dźwięczny odgłos. Zdajesz sobie sprawę, że patrzysz na olbrzymi młot. Jego obuch żarzy się od gorącej esencji, chociaż fioletowy poblask gaśnie, kiedy energia duszy przychodzi z młota na wykuwane w nim dzieło. Przyjrzyj się młotowi. Jest to blok czarnej stali, ciemny jak bezgwiezdna noc i wypolerowanej tak, że widzisz własne odbicie. Prawdziwe dzieło sztuki, przykład prostego, lecz doskonałego projektu. Przyjrzyj się wykuwanemu przedmiotowi. Kiedy młot unosi się ponownie, ruszasz naprzód, aby zobaczyć, co znajduje się za nim. Samotna postać stoi na stalowym rozłogu, szerokim i gładkim jak skute lodem jezioro. Jest ona ogromna, to mega folk, zbudowany z poskręcanego ciała i kutego metalu. Jego ramiona zakończone są nabijanymi kolcami, maczugami, a głowa wygląda jak stępiony bezoki klin. Otwiera paszczę i jęczy. Rozpacz przebrzmiewa w tym odgłosie, przypomina ci strach i niepewność noworodka. Na plecach czujesz podmuch powietrza. Patrzysz w górę i widzisz młot. Jego obuch znowu lśni od esencji i pędzi w twoją stronę.
Budzisz się czując pod policzkami ciepłe płytki posadzki. Leżysz obok kotła, który pracowicie rozprzestrzenia ciepło pod podłogą wieży. W parze wydobywającej się z kotła i jego rur wyczuwasz opary białej kuźni. The dwarves chose the wrong god. There's nothing like Mogren's heat to give an old cannon new life. To nie są opary Meagry, tylko białej kuźni. Niezłomny, coś ci się poplątało. Dobra, czy jest to jakieś tutaj droga na skróty? Może będzie przy windzie jakaś opcja. Tutaj tak, to już sprawdzaliśmy, tutaj nic nie ma. Dobra, no to wracamy do windy. Idziemy do głównej bramy. Chyba tutaj był ten gość, który nam to zlecił. Ty nam to zleciłeś? Nie. Węgra? That was incredible. Whole forge spit flames when you did whatever you did. And the smoke. Ha! I saw it from here. And now to see about these cannons. No dobra, no to miałeś zabawę. This is for you. Found it while we were cleaning out the battery. Okej. I'm headed up the tower. Gonna make those cannons shine. Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Mamy nowe zadanie. Przypiszmy Lili do niego, jak zwykle. Czyli Jilly. Jakiś brat przybywa do warowni, poszukując zajęcia. Możemy go nająć. Dobra, do kogoś musimy dzwonić. Kapłana. Dzwonimy. Najmiemy brata świętego Wadwena. Okej, okay. Fajnie. Co tu możemy zrobić? W sumie chyba tyle. Dobra, przydałoby nam się odpocząć. Mamy zestawy poczynkowe, więc chyba możemy po prostu tutaj coś zrobić. Bo możemy zejść też do białej kuźni. Bo tam też mogliśmy. Chyba tam też mogliśmy odpoczywać, tylko za darmo. Zobaczmy. Nie cały ten quest trochę taki przeciągany był. Okej. Chyba nie mamy tutaj opcji odpoczynku. Tak, nic ciekawego się podczas tego ostatniego questa nie działo. Dobra. A nie, tutaj nie, to jest wyjście. Myślałem, że to symbol płomienia. Dobra, to odpocznijmy. Premia do obrażeń. Dobra, niech będzie. Dobra, i wychodzimy. Pora się zająć tą armią redskańczyków. Okej, myślałem, że nas przed wyjściem wyprowadzi, ale nie. Pora się zająć tą armią redskańczyków. Pójdziemy tam i zobaczymy, co będziemy mogli z nimi zrobić. Chyba oni po prostu na mapie byli. Ich fort.
Dobra, czy to jest najbliższe wyjście tutaj? Dobra, byliśmy się już przy tych wszystkich wrednych statusów. O, jakaś nóżka. Znakomite stiletto i topaz. Okej, tego chyba wcześniej nie było. Solidny krab, spoko. Dobra, no to idziemy. To jest fort żelaznych cepów. A nie możemy od razu do dlewni iść. Przydatne. A nie potrzebujemy. Idziemy do fortu. Dobra, no jesteśmy. Co wygląda niezbyt imponująco. Chociaż zżera FPS-y. No na to, że to duża. Miejscówka jest. Dobra. Krapu. Idziemy najpierw tutaj. O! Żelazne cepy. Już się z nami chcę ubić. Dobra. Dwie się pojawiliśmy, już się chcę ubić. Spoko. Dobra. To spróbuj się tutaj cofnąć trochę. Świetnie. Rzucisz się na łuczników. Teraz tak. Błogosławieństwo. Teder, podejdziesz zaraz. Strzelaj. Czy uprzedzaj na błogosławieństwo? No przynajmniej chwilowo. Dobra. To masz mniejszą redukcję obrażeń. Więc pierwszy pójdziesz. Okej. Się tutaj szybko nimi. Jakoś dalej próbuję strzelać. Czarnoksiężnik. Okej. No to w takim razie skupimy się teraz na nim. Spróbuj go przewrócić. Chciałem spróbuj go przewrócić. Lepiej. Okej. Ładnie. Na obrażenia. Alot. Zasadźmy jeszcze lance. Dobra. Uwolnili nas tutaj. Ale spoko. Okej, ktoś zdjęty. No i tyle. Dobra, myślałem, że zanim zaczną do nas naparzać, to przynajmniej coś pogadamy. Ale spoko. Jak chcą się bawić w ten sposób, to my się również w ten sposób pobawimy. Dobra. Patrzmy, czy coś ciekawego jest. Nic nowego. Okej, krab. Yeah. Aha. Ego Dyringru. Okej, wygląda na to, że tutaj mają... Co się mówi? Szpikulce takie, nie pamiętam jak one się nazywały. Więc w każdym razie ten ich fort jest całkiem spory. Strzelec żelaznych cepów. Myślałem, że kolejny czarnoksiężnik.
Wygląda podobnie trochę do tego. Wyglądał trochę podobnie do tego czarnoksiężnika, ale spoko. A! Niedźwiadki. I mępy w gra. Dobra. Zaczarujmy się. Dobra. Dobra, zajmiemy się tą mępy w grą najpierw. Dobra, czy możesz użyć tej żywicy łukiem? Byłoby miło. Krytyczna lanca weszła, ładnie. Okej, to Eder się zabawił, fajnie. Teraz zajmie się tym mętkiem w grą. Okej, też szybko padła. Wygląda, że to tyle, jeżeli chodzi o północną część fortu. Jeszcze tutaj możemy obejść go. To zobaczmy, co... Może gdzieś dojdziemy. Okej. Są jacyś strzelcy. Dobra, co my tu właściwie musimy zrobić? Żelazne cepy. Znajdź fort. Okej, no to znaleźliśmy. Obejrzyj fort. Okej, no to dobra, no to oglądamy. Here, I brought you a scarf. Oh, thanks, Mariel. Halo? Mogę wszystko wyjaśnić, zaraz, kim ty jesteś? Jesteś panem od Kednua, prawda? Policzki kobiety czerwienią się w zakłopotaniu. Co tutaj robisz? Spokojnie, nie zamierzam nikogo skrzywdzić. Cóż, czego tutaj szukasz? Jeśli zapie cię patrol, nakarmię o tobie psy. Chyba jednak my. Nimi. Przybyłeś tutaj z tą armią? Nie, jesteśmy ze wsi. Jesteś dosyć dobrze uzbrojony. Proszę, ciszej. Alec może zasnął na warcie, ale w okolicy są inni. Co wy tu knujecie? Na zimno, żeby spiskować. Po prostu zabijamy czas. Nie ma w tym nic złego, prawda? Bratasz się z wrogiem? Nie dramatyzujmy nikogo. Nikomu nie robimy krzywdy. Poza tym... Gamel wydaje się bardzo rozsądny. Wiesz coś o wysłannikach skrzepy? Tylko to co oczywiste, kiepscy z nich negocjatorzy. Komendant od tygodnia chodzi wściekły. To do niego niepodobne. Co możesz mi powiedzieć o tym komendancie? O komendancie? Osobiście zorganizował żelazne cepy. To dobry człowiek, który wierzy w Red Cross. Bardziej niż inny. Przywrócił nam naszą dumę. Kazał zachować wiarę. Czasami myślę, że czujny przez niego przemawia. Uważaj, będzie gadał godzinami, jeśli mi pozwolisz. Muszę porozmawiać z waszym komendantem. Nie mogę ci pomóc. Nie tylko dlatego, żeby mnie za to powiesili. Gdybyś przybył przed wysłannikami, może miałbyś szansę. Teraz wygląda na to, że nie obędzie się bez walki, więc komendant nie zamierza ryzykować. Ja nie powiem, nie powinienem się już tutaj wąsać. No, to jest nastroje. Dobra, no to na razie. Uważaj na siebie. Na czym to skończyliśmy? Tak, dobra. Zostawmy gołębki. Świeży grób. Bransoletka modlitewna? Kość? Mięso? Pięści nadzoru? Okej, dobra, rozkopaliśmy sobie grób. Na grobku pośpiesznie wydrapano imię podobne, podobnie jak na sąsiada, jak na sąsiednich. Dobra, wyjdziemy jeszcze dookoła.
Potem weźmiemy się za szturm do fortu. Wygląda, że tutaj coś jest. Oblusowany pal może? Zobaczymy później. Może jakieś tylnie wejście. Najpierw zabezpieczmy okolice fortu, a później się tym zajmiemy. Czempion żelaznych cepów. Fajnie, że wysyłają czempionów na patrol. Jest jeszcze jakiś strzelec. Dobra, może na razie go nie zagrujemy. Chyba już go zakrowaliśmy. Dobra, ty się nim zajmij. Ty podejdziesz tutaj. Zaczniesz go... siekać. Okej, dobra. Marzynka oberwała kulkę, ale jakoś przeżyła. Dobra. Spróbujmy go przewrócić. Ładnie. Go przewrócimy. Chyba niezbyt długo będzie nam czempionował, tak. I dobra. Jest się rzucił na diablicę. Spoko, zaraz się tym zajmiemy. Dobra, zacznij się trochę. Dobra, pomóżcie teraz diablicy. Czy nie diablicy, barbarzyńca? Nie mam na myśli. Dobra, piesek zdjęty. Strzelec również zdjęty, a raczej łucznik. No i dobra. Coś miał sobie przy sobie ten czempion? Znakomity kiścień. Ciekawe, jeszcze takich czempionów mają. O, zestaw obozowy przyda nam się. Skubnej pochopności, tempo ataku. Ble, dobra. To nic ciekawego. Właśnie, czy tutaj czegoś nie zostawiliśmy? Nie. Strzelec żelaznych cepów. Nie wiem, gdy zobaczył 6 ludzi idących w jego kierunku, chyba powinien się wycofać. Chyba nie najsprytniejszy strzelec, skoro rzuca się na pierwszą linię ognia. Dobra. Ty się cofnij, zrób miejsce dla Adera. Co tutaj się stało? Nie wiem. W tym razie walnijmy sobie błogosławieństwo. A nie, dobra. Czyli nie mamy zasięgu. Dobra, już możesz wrócić tutaj. Okej. Nie wiem, co to było. Wygląda ciekawie. Okej, on go spadł. Dobra, rzucimy jeszcze jakieś oła. Tak, kolejny padł. Zaraz padnie. No jeszcze ten. Hi. 51. Ładnie mu siekło. No i spoko. Trochę solidnego krapu. Bransoletka modlitewna. Okej. Sure. Cokolwiek. Kolejni szpiedzy. Strzelec czy akolita? Może akolita najpierw, a ty się zajmiesz strzelcem. Ciekawe rzeczy tutaj rzucą.
dobra. Jakiś... Tam był jakiś enigmatyk, strzelec. Mhm. Pewno rzucał jakieś zaklęcia. Dobra. Kolita też ma. Bransoletki modlitewne. Tutaj znakomity pistolet. Dobra. Informacja. Hey there. Jeszcze obejdźmy tutaj. Zobaczymy. Jeszcze jakiś patrol pewnie znajdziemy. I kwiatki. Zbierajcie kwiatki. Jeszcze kolejny jakiś żołnierz. Czarnoksiężnik jakiś. Okej. Jesteś zwarciu? Nie jesteś. Zajmij się nim. Też się zajmij tym czarnoksiężnikiem. Dobra. Wszyscy? Czarnoksiężnika. Aż nam rzucił magiczne pociski. Możemy go sparaliżować? Mieliśmy noc. Tak, ogłoszyliśmy go, fajnie. Okej, padł. Bezwartościowe zaklęcie będzie miał jak poprzedni. Dobra. Hey there. Zobaczmy. Tak. Szmelc. Hey there. Strzelec żelaznych cepów. Żołnierze czujnie cię obserwują, kiedy się zbliżasz. Gdy znajdujesz się w zasięgu głosu, jeden z nich wykonuje gest pistoletem. A nie kroku dalej. Co tutaj robisz? Zgubiłeś się? Chcę porozmawiać z komendantem. Komendant nie przyjmuje gości. Mierzy cię wzrokiem i ma szczyt brwi. Przysyłały cię skrzepy? Przychodzę to z własnej woli. Lepiej stań po której stronie. W każdym razie Adaryk nie przyjmie już więcej posłańców i dyplomatów. Przybywasz za późno. Co ci powiedzieć na temat Adaryka? To porządny chłop. Mocno wierzy w Red Cross. Tylko tyle. Ale po co tu przybyliście? Adaryk zapowiedział wielką bitwę. Mamy utrzymać przełęcz i bronić Red Cross. Widział to we śnie. Miał wizję? To co widział, to jego sprawa. Ważne, że dobrze nami dowodzi. Nie kwestujemy jego rozkazów. Starczy już tych pytań? No już, precz stąd. Drugi raz nie będę powtarzał. Okej, dobra. Ogólne wejście. Nas wypędzili. Wejdziemy tą zachodnią bramą. Na pewno coś się tam da wykombinować. Okej, ale to tyle w tym odcinku. W tym odcinku, tak jak powiedziałem, spróbujemy dostać się do środka. Może nawet nie pozabijemy wszystkich, jak będziemy. Zobaczymy. Póki co, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!